Cześć, pokorny dusze. W ostatnim odcinku przeszliśmy ten otoż labirynt cały. No nie będę tam chodził jeszcze raz, już go przeszliśmy. Zdobyliśmy jakieś słowo mocy siła, ale miesza o to, jak widzicie, mamy nowe ubranko dla panienki. Ala Lara Croft. Już ją ubrałem w nie. To było właśnie z tego typa, którego tam zabiliśmy po drodze z łuku. On właśnie je miał przy sobie. Boże, pan ma, co on się lubił przybierać? Miesza o to, dobra. Biegnijmy już do miasta. Teleportujmy się tam, mianowicie. Bo już tabliczkę mocy odzyskaliśmy. Czyli w sumie możemy wracać do zamku. Tak będzie chyba szybciej nawet. No i się teleportujemy tam od razu, tak z gwinta. No. Oczywiście nasze panienki, poznajecie je. Laska 1, laska 2. No i idziemy dalej. Potrzebujesz zapasów? Idź do sklepu Beletora. Ja wiem, moja panienka teraz butów na psa się nie ma, ale tak zajebiście wygląda. Okej, okay. Znowu mamy chwilę przerwy, bo ponieważ ładuje nam tą mapę, jak zwykle zresztą, kurwa, u mnie. No i chwila przerwy się skończyła. Możemy grać dalej. Kobra. Trochę przycina. Tak zauważyłem, że ostatni odcinek tak przycinało tutaj, bo od razu się za bardzo ruszyłem do przodu. A to chwilkę trzeba to poczekać niestety, ale jebać. Dobra, zobaczmy ją teraz w całej okazałości, ten wygląd Lara Croft. Zajebisty, prawda, mod? Kurczę, fele. Ja bym wiedział, że kurwa tak fajnie może panienkę ubrać w tej grze, to już bym dawno w to grał. Ale okej. Okay. Nasz kolega ma tutaj cały... Gdzie on się kurwa podział? Tam jest, dobra. Zastanawiam się, czy czasami by tej nie ubrać w jej widzianko i jej nie zastąpić nią, ale... Patrzcie się, jak ona zajebiście wygląda, kurwa, macie takie trochę letko kocie oczy. Elfka do tego, wysoka, kurwa. No, obcasa. No dobra, na obcasy to mogę dać też tamtej. Nie, może zamiast tej. Taki fajny tatuaż, kurwa, tutaj nogi jej się świecą. Nie, dobra, idziemy oddać tą... W czym ci mogę pomóc? W sumie nie zaszkodzi się... Patrzeć możemy zawsze na nie, nie? Fajnie chodzą. Okej. Okay. Widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet co to, kurwa, z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Czy mnie pierdolą? Może nawet pochodzi z czasów tuż po Smoczej Wojnie. Jeśli tak, mogę z tego skorzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. Dobrze. Cieszę się, że robisz postępy. Moim ja też. Pracodawcom zależy na konkretnych odpowiedziach. O, nie bój się. Sam Jarl zainteresował się wreszcie tematem, więc będę w stanie poświęcić większość swego czasu. Ale pierdoli. Czas ucieka, Farengarze, nie zapominaj o tym. To nie jest pytanie teoretyczne. Smoki powróciły. No, świetnie, tak, cześć. O, smoczy kamień z czarny głazu. Chyba należy ci się nieco więcej. Nie, z dupy trąby, kurwa, słonia. Zazwyczaj przysyła mi Jarl. Dobra, co mogę... O tym musisz porozmawiać z... Moja... A więc twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Nie, ty ściśle nie jesteś. Udało ci się przynieść to w porównaniu z nimi? Niezła robota. Przyślij mi kopię, kiedy już to rozszyfrujesz. Farengar. Spis, kurwa, nie wiem. Musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. No, zdaćcie się. Smok, ależ to interesujące. Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. No, ja też. Ale wyjście jest tam. I na chuj on idzie z nami. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Zgadza się. Kuper? Widzieliśmy, że zbliża... Południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Ej. Co on zrobił? Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Nie, mój panie. Slowdzie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Chwila. Ja nie jestem żadnym Tanem. Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Dobra, tu masz tę idiotę. Resztę zostaw nam. No właśnie. Zjedz coś. Zostaw nam. Szafa. Co masz w szafie? Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej.
Dobrze. Nie zawiedź mnie. Ok, nie zawiodę. Znaczy tego, to ona będzie znać. Dobra, co nie masz ma do mnie? Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irene. Czego innego byś chciał ode mnie? W walce ze smokiem. Spoko. Udało ci się przetrwać w Helgen. Więc masz większe doświadczenie no. Z smokami niż reszta z nas. Chciałem mi tam głowę obciąć. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. To była ciężka walka. Dowód uznania. Poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek. Super. Z mojej osobistej zbrojowni. Dzięki. Mogę kurwa wydać kasę na chałupę. Chciał zobaczyć tego smoka. Naprawdę, dziękuję. Zawsze chciałem sobie kupić chałupę. Potrzebuję ciebie tutaj. Bladynka? Do przygotowania obrony miasta przed smokami. Co nie? Zawsze mogę tutaj z was ściągnąć katar, by się nie gdzieś podobać. Jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę no, wiedzieć, właśnie. Mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Śmierć i chwała! Gdyby wszyscy przybysze byli tacy szlachetni. Co? Kto szlachetny? Chyba zgłupił kurwa na rozumie, to zamienił. Ja, szlachetny. Ja tu dla posiadłości. Chciałem sobie kupić jakąś. Tak? Potem sobie adoptuję dziecko tak? Do sprzątania. Gdzie Michał pies sprzątało. Biegnij przodem, ja za tobą. Hej, skarbie. Tak. Tak, ty. Fajnie wygląda, nie gdzie? Dobra, biegniemy dalej. Moja Lara Croft już leci. O. Ten potwór, którego widzicie właśnie na obrazku. Mniejsza o to. Chciałem tylko powiedzieć, że nigdy jeszcze go nie widziałem. Strażnicy w smoczej przystani mówią, ale biegnijmy dalej. Zawdzięcza ci pomoc. W imieniu Białej Grani dziękuję ci. No, dzięki, nie ma za co. Dobra, biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy. Potem może już olejemy tego Jarla, czy Jarla, czy jak mu tam kurwa jest. Sobie pójdziemy do towarzyszy, się dołączymy. I zostaniemy wielkołakami. A potem może do wampirów i zostaniemy... W sumie nie wiem, czemu moja panienka nie jest czasami sukubem. Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Więc nie wiem, jak to połączył. Mam wilkołaka sukub? I tak pięknym wilkołakiem, że... mniejsza o to. Dobra, posłuchajmy zakrzepiającej... Ej, chwila, nie ma tu jest jeszcze? Ale zajebiście wygląda ta panienka. Czasem ona jest tylko tutaj jako model, życia. Tak żeby wygląda, jak powinno wszystkie dziewczyny na świecie wyglądać, czyli wiem, duże cycki. Że dobrze wybrałem. Starczy. Dobra. Gdzie jest kurwa dalej nasz ten? Biegnijmy wreszcie, kurwa, na miejsce, wiem gdzie to jest, smoka ubijemy, zadźgamy skurwysyna i chuj kurwa dalej co tam się będzie działo. Biegnijmy w nocy, bo kurwa tak. Zapiszmy sobie jeszcze tutaj grę, bo smok może nam wpierdolić. A w sumie jeszcze raz zapiszę na miejscu. Biegnijmy, kurwa, biegnijmy, biegnijmy. Chciałem sobie grać moda jeszcze na skakanie, takie fajne do tyłu, po obrotka. Ale się nie udało. W każdym razie. Jak obiecałem w ostatnim odcinku, nie wiem czy pamiętacie, ale nasza postać ma majtki. I dzisiaj powiedzcie mi, że żałujecie, bo ja nie. I tak fajnie wygląda. Dobra, gdzie to kurwa było? Chyba gdzieś tędy się biegło, potem drogą w prawo, ale może było skakać kurwa tutaj albo tam. Kurwa macie, jak to kurwa zrobić mam? Dobra, biegniemy kurwa w każdym razie dalej. Turbo, kurwa, dziwko, turbo! Nie ma. Najpierw musimy się tam, kurwa, wbić, kurwa, na górę, na samą górę, tam do tych celów, czy co tam, kurwa, jest z felowi, kurwa, tak te kolesie tam są tak pierdolone w brodach. Ale mniejsze, oto, tutaj mamy naszą misję z... O, widzicie, już nawet nam zapalili ognie na nasze powitanie! Stańmy tu, smok się pojawi. Jak tylko przyjdzie ta wariatka, która chyba tutaj idzie już gdzieś.
Dobra, w międzyczasie możemy się tutaj rozejrzeć. Nikt nam nie broni. Jak to tutaj wygląda pięknie. Wszystko się pali. Wszystko się palić ma. Poważnie? I co? Niech Kinaret ma nas w swojej opiece. Znowu wraca. Gdzie jest? Kurwa mać, takie mgła, że nie wi... Idźmy do góry. Tutaj w razie czego wycofujemy się do tyłu i mamy wszystko wyjebane. Chodź smoku. Smoku! Pyk! Może go trafię. Masz szansę. Kurwa mać. Masz szałę. Masz szałę. To jest takie dobre miejsce tak w sumie na niego. Tak mi się przynajmniej zdaje. Masz szałę. Masz szałę. Kraj nie dostaniesz. No chodź smoczyku, chodź. Aha, nie wyszło ci. Chyba ci się kurwa ogień tego skończył. Pyk go tam. Chodź ty kurwa. Chodu kurwa są. Jak mówiłem, to może fajnie uciekać. Moja regeneracja postaci jest naprawdę zajebista. O kurwa. Nie wyszło ci. Dobra, gdzie on lata? Tam jest. Dziewięć strzał mam tylko jeszcze. Mam nadzieję, że tam na dole też walczą z nim. Nie brak czego? Odwagi? A po co mi odwaga przy walce z takim frajerem jak ty? Wiesz, to jest kurwa żenujący. Ty się nazywasz kurwa smokiem, a latać nie potrafisz. O kurwa. Dobra, dobra. Przesadziłem, potrafisz latać, no. Się nie obrażaj. Łapaj strzałę. Fajnie gada, nie ludzie? Chodź, mam ostatnią. Łapaj. A, jeszcze mam dwie. Łapaj. O kurwa, tu już stoi. Masz, ostatnia moja strzała. A nie, mam jeszcze jedne, fajnie. Dobra, dobrze jest. Myślę, że to są wszystkie tam pokazane, jakie mam. Dobra, masz jeszcze jedną strzałę. I jeszcze jedną. No i jeszcze jedną. O, tak. No i wracajmy na dół. Nasza Lara Croft sobie poradziła ze smokiem, który był bardzo otóż groźny. Ty chuju, ty się tu chowałeś cały czas? Nieważne. A moje panienki dzielnie walczyły. Dobra, podejdźmy i zostajemy smoczym dziecięciem. Chyba. Co ty masz ze smoku ze sobą? Jak każdy smok ma ze sobą buty, hełm, moje strzały, kości, dawaj kości, łuski też oddawaj, strzały. Na chuj ci kurwa zbroja. Nie no. Może coś zjadł. Pokus, pokus, czary, mary. Niechaj, kurwa, wszyscy ściągną swoje kominiary. O i dobra. Jestem super bohaterem. A ta po lewej jest... Co, dział, krzyki, wymenu. Dobra, fajnie. Powiedz mi, jaki jestem zajebisty, no, mów.
Ty albo ty. Że własnym oczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. Tak, jasne. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały. Ale pierdolisz. Z tobą też tak było. Dobra, fajnie. Udało ci się wchłonąć moc smoka. Nie wiem, co się ze mną stało. Sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Kurwa. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Okej. Okay. Nic nie dało. Widzisz, nie jestem smoczym dziecięciem. Dobra, załóżmy sobie tego. Zgadza się. Okej, okay, krzyki. To są krzyki? O! Hi, ja dzisiaj jestem magiem. Dali łuki. Ale gdzieś to były krzyki, ja dobrze pamiętam. O! Jakieś machiny? No i dobra. O, masz! Bardzo przydatne to jest. Wtedy nie było żadnych smoków w kretynie. Wracają po raz pierwszy od... Jeszcze się ładuje. Jeszcze się ładuje. Może się sprzedać. Prawda? A teraz. Mój miotacz ognia! Pyk! Pyk go! Pyk! Pyk! No, dobra. No już, powiedz! Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dziecięcach? Dobra, możemy się stąd zwijać. Później sobie zrobimy mały rekonesans. W sumie, wiecie co, ludzie? Nie wiem, czemu tak z buta idę. Teleportujmy się może teraz tu. Idźmy zimowa twierdza, od razu tam. Zostajemy magiem. Bo tak, chcę zostać, zawsze chciałem być magiem. Nigdy jeszcze nie bawiłem się magiem. Dawaj to. Gdzieś to... A, tam leży jeszcze jakaś panienka, która ma misję. Jebać to. Sprawdzałem. Trzęsienie ziemi! Srał to pies. Dobra. Potrzebujesz transportu? Tak. Chcę wynająć ten wóz. Zimowa twierdza. Właź na wóz i spadamy. Świetnie. A to kurwa za koń. Świetnie. Chłopie z tego gówna. Jak to tu będzie? Kurwa, wynająłem wóz, no to kurwa chyba... Dobra. Mniejsza z tobą. Idźmy tutaj i zostajemy naszym kochanym, zajebistym, kurwa, wykochanym, kurwa, pizdu. Dobra, nieważne. Dobra, jesteśmy na miejscu już. Są obie panieny? Ej, gdzie druga? W obrodzie wezwali smocze dziecię do wysokiego Hrodgaru. Coś takiego nie zdarzyło się od setek lat. Spoko, gdzie jest druga panieno? Gdzie jest najniższa? Dokąd się wybierasz? Dobra, zróbmy to tak. Teleportnijmy się tu jeszcze raz, bo możliwe, że ona gdzieś tutaj została i stoi jak głupia jędza. I kurwa nic... mi po niej jak tam gdzie stała. A to jest naprawdę... kłopotliwe. Są dwie. Widzicie, zawiesiła się tutaj. A już mamy zapłacony, podróż mamy tam. Możemy się tepnąć normalnie. Zimowa twierdza i jesteśmy na miejscu od razu, a nie trzeba się pierdolić. Później będziemy robić misje takie poboczne też. Ale to dużo później. No, są dwie, to zapisujemy. No i idziemy dalej. Cześć wam wszystkim. Cześć. Tak, nadchodzę. Miło was widzieć, miło was poznać. To ma wszystko na wszystko. Przechodzisz przez most na własną odpowiedzialność. Nie, na cudzą. Jest niebezpieczna, a brama się nie otworzy. Nie wejdziesz. Och, wybacz. Większość ludzi przybywa tu, bo wcześniej słyszeli o Akademii. Akademia Zimowej Twierdzy, bezpieczna przystań. Pierdolisz?
Miejsce pełne mądrości i... Może. Ale co chcesz tam znaleźć? Władzę! Co? Zgubić tajemnicę czego? Pragnę najpierw. Oczywiście. Tak. Moje szkoła najlepsze iluzji może być całkiem wpływowa. Za jej sprawą królowie wstępowali na trony, a imperia upadały. Zdaje się, że Akademia ma to, czego szukasz. Pytanie, co ty możesz zaproponować Akademii? Nie każdy może wejść do środka. Trzeba najpierw wykazać biegłości technologicznych. To taka mała próba. Co mam zrobić? Nic o tym nie wiem. Czemu to się nigdy nie udaje? Doskonale. Standardowym zaklęciem osób posługujących się magią zniszczenia jest ognisty pocisk. Ognisty Wystarczy, że rzucisz jeden na tę pieczęć na ziemi. Ognisty pocisk. Już nie mogę się doczekać. Zapamiętajcie, ognisty pocisk. Dobra. Akademia jest ważną częścią Skyrim, choć niedocenianą i niezauważoną. To nie tu? Magia. Jest tu jakiś coś na ognisty pocisk. Leki tego kurwa, co to jest? No właśnie, szukajmy dalej. Ognisty pocisk. A to coś tam. Płomienie, to chyba nie to. Leczenie. Map to kurwa. To? Nieważne co się stanie. Akademia przetrwa. O, nie znam na końcu, dobra. Cóż, jeśli sądzisz, że potrafisz to robić, chętnie oddam ci to za 30 sztuk złotych. Możesz też spróbować szczęścia u jednego z nadwornych czarodziejów w Skyrim. Proszę bardzo. Majątek. Teraz chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Dobra, mamy już ognisty pocisk. Ciekawe, czy mi się udaje rzucić. Za murami Akademii kryje. Naprawdę dobra robota. I zostałem magiem. Dobre miejsce dla ciebie. Witaj w naszych szeregach. Cześć. Przeprowadzę cię przez most. Kiedy wejdziesz do środka, porozmawiaj z Mirabel Erwin, naszą mistrzynią. Oho, spoko. Proszę, chodź za mną. Idę z przodem. Okej. Mam nadzieję, ludzie, że wam się podobał tak sobie ten odcinek. Bo zanim ona dojdzie, to jeszcze z 15 minut minie, a i tak już 22 minuty nagrania, więc strzeleczka, ludzie, zapraszam do następnego odcinka. Ma już za sobą dni chwały.